Wielkimi krokami zbliża się największa, najgorętsza impreza w Cieszynie i czeskim Cieszynie, czyli Święto Trzech Braci, to już za tydzień w piątek. No właśnie, no i na co warto zwrócić uwagę zarówno po tej polskiej, jak i czeskiej stronie, jeżeli chodzi o tegoroczne Święto Trzech Braci? Przede wszystkim to Święto Jednego Cieszyna, który na trzy dni staje się miejscem zabawy nie tylko dla mieszkańców, także dla turystów, którzy nas licznie odwiedzają. I myślimy również, że zaszczycą swoją obecnością Święto Trzech Braci, które wraca po przerwie wywołanej pandemią i remontem do Śródmieścia Cieszyna, czyli i na rynek, i na Stary Targ, i dodatkowo na Wzgórze Zamkowe. Ale wszystko rozpoczyna się tradycyjnie, jak przed wieloma laty, od korowodu, który wyrusza z rynków w Cieszynie i czeskim Cieszynie, by spotkać się na Moście Przyjaźni w piątek 14 czerwca o godzinie 17. I tam rozpocznie się oficjalnie tegoroczne Święto Trzech Braci. Tam oficjalnie, to przenieśmy się teraz do tego czeskiego Cieszyna, co w ten piątek? V pátek začínáme, doopravdy vracíme se tam, kde jsme byli před covidovou dobou. Vracíme se s průvodem, který začíná na náměstí. Setkáme se na mostě Družby, kde se setkají představitelé obou měst. Bude tam takové malé představení, kde bratři Bolko, Leško a Češko předvedou setkání a vlastně obnoví legendu o založení Těšína. V pátek u nás se můžete nejvíce těšit na kapelu Michala Davida a s kapelou Quattro a v sobotu například na Helenine oči. Po celou dobu třech dnů bude zajištěné kvalitní, dobré regionální občerstvení a zábavné atrakce pro všechny děti a dospělé. Takže samozřejmě zveme vás všechny, aby jsme si to spolu užili a letošní ročník byl perfektní. No właśnie, to tak, że tu już mamy całe trzy dni. Chodzi o to, żeby się razem bawić, razem świętować. No to w takim razie, co tutaj w Cieszynie? Jak Sabina krótko powiedziała, nawiązanie do tradycji, czyli legenda, przypomnienie tego, w jaki sposób Cieszyn powstał z radości po spotkaniu. To wszystko na Moście Przyjaźni w piątek. U nas w piątek na rynku wieczorny koncert zespołu Another Pink Floyd, czyli najbardziej znanego cover bandu, mówiąc tak trochę kolokwialnie, czyli zespołu, który wykonuje w sposób bardzo zbliżony do oryginału przeboje zespołu Pink Floyd. To na rynku w Cieszynie, poprzedzi ich support zespołu Mitra z Trójmiasta. Ale my wszystko rozpoczniemy na Starym Targu, gdzie przez trzy dni będziemy dla Państwa. I tam będzie można spotkać znajome twarze z Cieszyna i okolic, bo to taka scena familijna, regionalna, ale także kabaret w niedzielę. Będzie kabaret Jurki, będzie zespół Bartnicki, a na rynku dodatkowo koncert w sobotę naszej największej gwiazdy tegorocznej imprezy, czyli Igora Herbuta i zespołu Lemon. Kto zna zespół Lemon z płyt czy z radia, no to pozna inne oblicze tego zespołu, bo koncertowo wyglądają i fantastycznie. Oprócz tego dodatkowa scena w namiocie na Wzgórzu Zamkowym, to miało być after party, ale wyszły nam samodzielne imprezy zarówno w piątek, jak i sobotę. W piątek muzyka basowa korzeniami Wielkiej Brytanii, czyli połączenie elektronicznych brzmień i hip-hopu. Święty, Bass, Willecim, Penera i kilku innych raperów i DJ-ów. Natomiast w sobotę inauguracja naszego nowego projektu, który będzie przez całe wakacje odbywał się na tarasie Centrum Informacji przy Moście Przyjaźni, ale podczas Święta Trzech Braci w namiocie na Wzgórzu Zamkowym. Ten projekt nazywa się Tram Vibes, czyli house'owe klimaty, taneczne klimaty. Tutaj oprócz naszych rezydentów, czyli Dave'a i Kartala, zwanych również Bird Brothers, będziemy mieli gości. Kolektyw, który nazywa się The Very Polish Cutouts. To są ludzie, którzy są odpowiedzialni za remiksy, edity starych polskich numerów, soft rockowych, popowych, najróżniejszych. Można ich odsłuchać w serwisach streamingowych u nas w formie setu DJ-skiego w sobotę wieczorem. W sobotę wieczorem wszystkie te wydarzenia darmowe. Wszystkie wydarzenia darmowe, oprócz koncertów tych klubowych, wieczornych na Wzgórzu Zamkowym. Te są biletowane. Już odsyłamy na stronę s3b.city. Tam znajdziecie Państwo kompendium wiedzy wszelakiej na temat Święta Trzech Braci z mapką co, gdzie i kiedy, z programem po czeskiej stronie, po polskiej stronie, z programem imprez dodatkowych.
wszystko to. S3B City i tam z Sabiną, dyrektorką Kulturnie Społeczeńskie Strzelisko Strzelnice, zapraszamy Państwa. Rozumiem, że pogoda zamówiona. A počasí bude určitě výborné, ale chtěla bych ještě jenom říct, že Svátek tří bratří je takovou specifickou akcí neboli festivalem, protože málo komu se poštěstí, že na chvíli může být ve své zemi a potom přejít do zahraničí. Takže doopravdy je to mezinárodní festival, jsou propojené města Češin a Český Těšín. Takže kdyby si chtěl někdo udělat výlet do zahraničí, srdečně zveme. Zapraszamy. Pozývame vás. Na Święto Trzech Braci. Na Svátek Tří Bratří. Do Těšina. Do Českého Těšína. Do obou Těšinów. Do obou Těšinów.